Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym, krótkim tym razem odcinku, żeby troszeczkę skomentować to, co się dzieje i to, co się wydarzyło. Dzisiaj nagrywamy w piątek, 27 chyba. Tak, 27 to mój producent sprawdził. Jesteśmy po nagraniu rozmowy z prezesem Januszem Korwin-Mikke i co bardzo ciekawe w komentarzach się pojawiło, to ilość takich głosów, które mówiły tak, no nareszcie wiadomo teraz, dlaczego ta Jaruzelska tak tą konfederację zapraszała, bo chciała ich zniszczyć, wilk. Owczej skórze. Więc bardzo to interesująca koncepcja. Więc bardzo jestem ciekawa tego, co Państwo na ten temat myślicie. No a ja przypominam, że rzeczywiście najwięcej chyba z polityków gości to byli goście z Konfederacji. Ci, którzy też są już poza Konfederacją, czyli tak chociażby jak pan Dziambor. No i cóż, nie jest moim celem ani niszczenie Konfederacji, ani nie było moim celem aż też takie specjalne pomaganie. Uważam, że po prostu jest to partia, która ma najwięcej chyba osób dość interesujących i jednocześnie, że przez swoją antysystemowość rzadko bywali w mainstreamowych mediach, co oczywiście też było akurat dla mnie plusem, że mogę takie osoby Państwu przedstawić i możecie wysłuchać. Ale rzeczywiście podejrzewanie, że to jakieś są moje działania w tej sprawie, no, dość osobliwe. No a co, jeszcze pozostając na chwilę w kwestiach konfederacyjnych, no to rzeczywiście cały czas mamy zastanawianie się, co dalej, jak tam się dogadają, no i też, że jutro spotkanie nowej nadziei i jak ułożą się losy naszego ostatniego gościa, pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. No więc zobaczymy. No i też oczywiście no, Polska głównie żyje kwestią tego, kto zostanie premierem, kto będzie tworzył rząd. I tu są jakieś dyskusje i decyzje. Pan prezydent, no właściwie mówi o dwóch kandydatach, no i wszyscy się dziwią, jak to, że przecież ilość głosów oddana na opozycję jest większa niż na Prawo i Sprawiedliwość. No, a z drugiej strony przecież tak to jest, że partia, która zbiera najwięcej głosów, najczęściej ma pierwszeństwo. Więc zobaczymy. Ja tym jakoś nie żyję, bo myślę, że się będą dużo ciekawsze rzeczy działy, jeżeli opozycja zacznie ze sobą się próbować dogadać, a już chociażby widząc pani posłanka Wielgus, która dzisiaj wrzuciła zdjęcie w takim t-shircie, w którym tam, że legalna, czy też tam żądamy, czy też żądamy legalnej, też legalna. No więc się zastanawiam właśnie, jak to będzie połączone w taki rząd, w którym znajdzie się PSL i jak takie właśnie głosy lewicy i dążenia do tego będą się układały. Inne są też jakieś sprzeczki. Zobaczymy. Ja bym może się rzeczywiście postarała i też tutaj czekam na Państwa sugestie, kogo byście z gości, może rzeczywiście z opozycji, czy z PSL-u, czy z Trzeciej Drogi, no, z Lewicy obawiam się. Bardzo serdecznie zapraszam którąś z szanownych posłanek Lewicy do mnie, czy też posłów, czy też polityków Lewicy, nowej Lewicy, jeżeli rzeczywiście się odważą, chociaż tutaj do tej pory to nikogo nie było poza wcześniejszymi Leszkiem Millerem, Andrzejem Rozenkiem, no ale wiadomo, to nie jest ta nowa lewica. Proszę Państwa, najbliższy program to
to będzie nagranie z profesorem Adamem Wielomskim. Rozmowa, myślę, że oczywiście i o tych aktualnościach, które się dzieją i w Polsce, i na świecie. Pan profesor to komentuje szeroko i interesująco. Ja też jestem ciekawa jakichś tematów, które wy byście proponowali, żeby z profesorem, gdzie mamy we wtorek nagrywać rozmowę, może zaproponujecie też jakieś tematy. Jak zawsze jest to dla mnie inspirujące. Zakusy, jakie mam. Nawet zakusy, gdzie już pierwsze kroki uczyniłam, czyli tygodnik nie, inaczej redaktor Michał Marszał. Pisałam do niego na Twitterze, zapraszając do programu dwukrotnie, ale chyba odpowiedzi nie dostałam żadnej, chociaż widać było po ilości polubień i palców właśnie w górę, że koniecznie w komentarzach tak, chcieliby zobaczyć u mnie pana redaktora, więc ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Będę jeszcze raz dzwonić i wiem, że nie podniósł pan ostatnio i nie odzwonił, ale spróbuję. No i co? Ciekawe jest dla mnie, chociaż wydaje mi się to jest... No, zobaczymy. Może nie będę taką pesymistką. Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzyło w kanale sportowym, co się wydarzyło z redaktorem Krzysztofem Stanowskim, skąd pewnego rodzaju decyzje, czyje decyzje, co się stało. Nie wiem, no najczęściej to jest tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No, ale będę też próbowała. Panie redaktorze Stanowski, drogi Krzysztofie, który byłeś już tutaj raz gościem, serdecznie zapraszam do programu i o kanale sportowym, ale też jakby o przyszłości YouTube'a i myślę, że jakiegoś kanału, który wkrótce zobaczymy z udziałem Krzysztofa Stanowskiego. Więc to takie plany. Oczywiście będę powracała i jeszcze raz przeprosinami do pani Maji Komorowskiej, żeby zrobić taką właśnie już rozmowę, no daleką od polityki, a bardziej o sztuce, o życiu. Wydaje mi się, że może to być interesujące i też państwo lubicie też takie rozmowy, czego najlepszym dowodem są rozmowy z panem Krzysztofem Zanussim. Proszę państwa, tylko jeszcze na koniec tym, którzy nie widzieli drugiej części rozmowy z prezesem Januszem Korwin-Mikke, to taki mały fragment na zachętę, ale też co państwo na ten temat myślicie, to tutaj na koniec ten fragment damy. No cóż, a ja chciałam też przypomnieć, że naszymi partnerami jest Fundacja FAIR, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, a również państwo zadrożny, czyli Stan i Barbara S&B Award. Pojawiło się pytanie na koniec, jaką herbatą częstuję gości, czy też jaką w tej chwili piję, bo dzień zimny, nie włączyłam ogrzewania tutaj w tym pokoju, więc jestem w kurtce, ale herbatę właśnie dostałam kilkakrotnie przysłaną, wspaniałą herbatę od państwa zadrożnych z firmy Czajnik. Polecam szczególnie taką herbatę, jeśli ktoś lubi takie troszkę, znaczy mocno czarne herbaty, lekkim takiej goryczce, to taka z Kenii herbata, której nazwy teraz nie pamiętam, ale polecam tę firmę. Nie jest to reklama, tylko właśnie podziękowanie. Zapraszam już wkrótce do kolejnego odcinka. Teraz czekam na państwa komentarze. Pozdrawiam, do zobaczenia. Niestety, jeżeli chcemy, żeby świat był bezpieczny, to mamy więzienia. Trzeba się z tym pogodzić, że w świecie wolności niektórzy ludzie giną, niektórzy ludzie zostają ofiarami pedofilów, niektórzy ludzie, prawda, błądzą i tak dalej. Trudno. Wolność jest ważniejsza, bo jak słusznie zauważył chyba Franklin, jeżeli chcemy się pozbyć wolności na rzecz bezpieczeństwa, to wolność na pewno stracimy, a bezpieczeństwo też nie osiągniemy.
To myślę, że też jest taka różnica między kobietami a mężczyznami, Tak. że my zdecydowanie stawiamy na bezpieczeństwo. Tak, oczywiście. I dlatego kobiety nie mogą rządzić. Może dlatego kobiety powinny rządzić. I z tym już zostawiam Państwa, żeby odpowiedzieli na to pytanie. To jest na bardzo, to pytanie. Ważne pytanie, prawda? Ale historia uczy, że ile razy się Frau Zimmermann albo Harem dorwał do władzy, to państwo padało. No, ale były też takie kobiety, tak, które rządziły bezpiecznie i bezpiecznie, chociaż właśnie specjalnie wolności nie było. Ja myślę, że Pan używa takiego porównania. To też do Państwa jest pytanie i też chciałabym, żebyśmy tak zainfekowali Państwa i zafermentowało jakimiś komentarzami. Pan tutaj mówi właśnie więzienie. Ja bym powiedziała, że troszeczkę to jest taki świat między światem dżungli a światem w zoo. Gdzie w zoo zwierzęta są za tymi kratami, ale jak się tam rodzą, to one nie czują, że to są jakieś kraty, bo nie znają tego świata. Nikt ich tam nie zabije, nie muszą polować, dostają jedzenie, są rozleniwione, ale jest im dobrze, jeżeli nie są zabrane, tak. Nikt nie strzeli do nich, nie ma myśliwych, nie ma drapieżników, które mogą polować. Więc ja jestem za dżunglą. A nie za dżunglą. Mnie uczono w dzieciństwie, nie, ta bajka jeszcze jest dzieci uczona, prawda? Prawda, o psie i wilku Mickiewicza. Lepszy na wolności kąsek ladajaki niż w niewoli przysmaki. Tego mnie uczono. Tak. A dzisiejszą młodzież się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Tak, i o tej obroży coś tam przyczesano, coś tam na noc kładą mi obrożkę. Obrożkę, żeby tak lepiej pilnował formalnie. I z tym Państwa zostawiamy. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę. A ja dziękuję za porównanie, bo to jest rzeczywiście bardzo dobre porównanie między zoo a dżunglą. My jesteśmy za prawem dżungli, oczywiście. Bo już jednak więzienie to już jest takie coś, to jest jednak kara, tak? A to zoo jest, ma swoje plusy też, no. No, tak, ale niestety nie jestem pewien, czy... Może większe plusy ma dla antylopy, która nie zostanie rozszarpana przez drapieżnika, a mniejsze dla lwa, który z przyjemnością by sobie polował. No, ale mógłby zostać zastrzelony. To już też z Państwa tym zostawiamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Będę bardzo obserwowała, co się wydarzy w sobotę. Zobaczymy. No i cóż, bardzo dziękuję Panu. Ja dziękuję, kłaniam się. Dziękuję Państwu. Czekam, jak powiedziałam, jak zwykle na Państwa komentarze. I chcę przypomnieć, że partnerami naszego programu jest Fundacja FAIR na rzecz uczciwej bankowości i Stan i Barbara Zadrożni, czyli SNB Award, którą jeszcze raz z Panem Januszem serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.